Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Odkrywamy rzeki Polski, strumienie i prahistorię lub starożytność. Dzisiaj jesteśmy nad Tążyną, w jej właściwie górnym biegu. Jest to kanał Parchański. A mianowicie dzisiaj będziemy oglądać kurhany, które zostały odkryte lata temu i znajdują się na Kujawach w Setkach. Kujawskie kurhany, zwane przez miejscową społeczność na Kujawach u nas, zwane żalkami, opisywane były już w XIX wieku. Niestety rolnicy często rozkopywali znajdujące się na polach grobowce. Bywały także przypadki, że osadnicy niemieccy zabierali obstawy kamienne grobowców i wykorzystywali je do budowy murów, zabudowań. Rzeki i woda stanowiły dawniej jeden z najważniejszych pierwiastków wiary pogan, ludzi żyjących w wiekach poprzednich. Także w prahistorii woda stanowiła element kultu, kultu akwatycznego oraz związane z nimi zwierzęta jak żółwie, czyli pancerze, wykorzystywane były muszle. Kim byli mieszkańcy tych terenów, przybysze? Bez wątpienia istotna jest nazwa rzek. Nazwa terenów, które utrwalają się na najdłużej, na wieki, a nawet na tysiąclecia. Jednym z nich jest nazwa rzeki Tążyna, której górnym biegiem jest kanał Parchański, na którym się znajdujemy w tej chwili. W języku kazachskim Tążyna oznacza czysta woda. Dziś wody kanału Parchańskiego nie są aż tak czyste, nie są tak przejrzyste. A nawiązuje to do miejscowości Modliborzyce, w których się w tej chwili znajdujemy, które zawiera słowo oznaczające w języku kazachskim przejrzysty. Apeluję zatem o poszanowanie przyrody. Dbajmy o czystość lasów, wód oraz żeby nawozy, które spływają do rzek, były oczyszczane przez oczyszczalnie ścieków, które powinny być instalowane tuż przy rzekach. Dbajmy o naszą przyszłość, o naszych potomnych. To, co im zostawimy, da obraz tego, jacy jesteśmy. Zapraszam w podróż. Znajdujemy się w tej chwili nad kanałem Parchańskim, górny bieg rzeki Tążyny. W oddali widzimy wzniesienia, na których znajdują się grobowce megalityczne sprzed 6000 lat. Znajdujemy się w dolinie Tążyny, kanału Parchańskiego. W oddali widać wzniesienia towarzyszące grobowcom. Na nich właśnie ulokowane są grobowce, są jakby zachowane przed powodzią, przed wodą. I jest to także miejsce eksponowane, wyniesione, ale przede wszystkim w bliskości wody jest to nieodłączny warunek tworzenia grobowców typu kujawskiego. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat rzek i prahistorii, którą prezentujemy, zapraszamy na naszą stronę tu-nasze-strony.pl. Chwilowo jest średnio czytelna z tego względu, że została zaatakowana przez rosyjskich hakerów, ale już niedługo będzie naprawiona, więc zapraszamy wkrótce. Grobowce znajdują się tuż obok doliny Tążyny, na wniesieniu.
Dzięki temu są dobrze zabezpieczone przed podmywającą wodą. Kilka tysięcy lat temu poziom wód znacznie był wyższy. W oddali mostek nad kanałem Perchańskim. Nie pozostawia wątpliwości usytuowanie kurhanów przy Dolinie Tążyny, w górnym biegu dzisiejszej Doliny Kanału Parchańskiego. Taki widok wyłania się, stojąc na jednym z kurhanie. Głęboka dolina. To miejsce, w którym teraz stoimy, dawniej mogło być wyspą oblaną ze wszystkich stron, wspaniałym zabezpieczeniem grobów naszych pradziadów. Dolina Tążyny widziana z kolejnego grobowca. W tym miejscu znajduje się kilka grobowców. Liczą one kilka tysięcy lat. Biorąc pod uwagę opracowania archeologów, powstały one 4000 lat przed naszą erą. Na każdym z grobowców rośnie dąb. Ich obwód liczy od 350 do 430 cm liczonych na wysokości 1,20 m. Dęby znajdujące się u ogonów grobowców, ponieważ grobowce mają kształt ryby z ogonem, typowy kujawski kształt grobowców megalitycznych, posiadają obwód większy niż te dęby, które są u czoła grobowców. Ten dąb przykładowo liczy sobie 440 cm w obwodzie mierzonej na pierśnicy na wysokości 1,20 m. Dęby, które są w głębi lasu, znajdujące się u czoła grobowców, często liczą około 330 cm.
Kolejny dąb, również jego obwód wynosi około 350 cm w pierśnicy. Po około 100 metrach napotykamy na kolejny dąb i drugi. Ten na pierwszym planie ma jedynie 250 cm w obwodzie. Ten drugi w tle 340 cm, mierzonych na wysokości 1,20 m. Powodem, dla którego dąb na pierwszym planie ma mniejszy obwód, jest późniejsze nasadzenie. Z tego powodu, że obok rosło drzewo, które liczyło również 340 cm w obwodzie, na stan dzisiejszy. Ale albo zostało wyrwane przez wiatr, albo spalone przez piorun. Około 30 metrów dalej widzimy ten sam schemat. Wyrwany korzeń, dziura po drzewie. Można przypuszczać, że jego obwód na wysokości 1,20 m wynosił również 430 cm, ponieważ obwód tej wyrwy wynosi ponad 500 cm. Około 20 metrów dalej kolejny dąb. Jego obwód wynosi 250 cm, czyli nasadzony był później na znak, w którym miejscu to dawniej to drzewo się znajdowało pierwotne, oraz w kierunku wody, ponieważ woda obniżała się, lustro wody. Dzisiaj już ten teren jest prawie zupełnie suchy, ale widzimy całkowicie inną szatę roślinną. Brak jest sosen, a drzewa i krzewy typowe dla terenów podmokłych. Po przeciwnej stronie, w terenie nieco wyniesionym, widzimy sosny, brzozę. Kolejny przykład. Dąb o średnicy 250 cm. Tuż obok ledwo widoczna dziura po kolejnym starszym drzewie. Powodem, dla którego sadzone były dęby dalej od pierwotnych dębów, był fakt, że woda, która znajdowała się w rzece opodal, w rozlewiskach, obniżała swoje lustro, więc cofała się, oddalała się od grobowców. Zadaniem zatem kolejnych pokoleń było przybliżenie grobowca do wód płodowych matki ziemi, tak jak można rozumieć kult akwatyczny. Zmarli łączyli się z przodkami, łączyli się z matką ziemią poprzez wody płodowe. Grobowiec był jako ogon, niejako jako ryba, połączeniem tego. A to ostatni z dębów. Jego obwód wynosi 230 cm w pierśnicy. Miejsce charakterystyczne ze względu na ziemiankę, możliwe pochodzenia w czasie II wojny światowej. W pobliżu znajduje się również wyrwa po wcześniejszym drzewie. Około 100 metrów dalej i kilkadziesiąt metrów od poprzednich dębów znajdujemy się w obniżeniu terenu. Teren podmokły, który dawniej stanowił z pewnością jezioro, staw, ale też na pewno wcześniej była to część zastoiska lub część odnoga lub starorzecze Tążyny. To są odpady głównie rolnicze oraz tak zwanych turystów, którzy przyjeżdżają na przykład na grzyby. Zebrane wokół grobowców. To już koniec przygody na dziś. Do zobaczenia w kolejnych filmach.
Wyjeżdżamy z lasów gniewkowskich, z Rejny, bagażnik pełen. Pozdrawiamy przedstawicielkę Iwonu, która zostawiła nam więcej niż zwykły prezent. Klientów Legatana, których również pozdrawiamy, oraz rolnika, który zostawiał folię po nawozach. Więcej już się nie zmieści.